We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. Przyszedł Mikołaj? Tutaj. Czekaj. Ignaś. Ostrożnie. Cię zostawił. O! Stasiu! Swoją podobiznę zostawił? Co tam jeszcze? Jajo? Mateusz Cera, Anna Ostolakis, Beata Brałkiewicz, Marta Dylewska, Barbara Melcer, Katarzyna Owczarz, Agata. A tutaj co to jest na tym? Na bańkach? Taki fajny prezent. Też mamy men? Taki fajny prezent. Tutaj też jest mamy men? Wow! Kochani, ja również dostałam prezent od Mikołaja. Ulala, sweterek! No nie spodziewałam się, Mikołaju. Przepiękny, więc dzisiaj będzie do Vlogmasów. Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie w 6 dniu Vlogmas. Dzisiaj są Mikołajki. Jak widzieliście, chłopcy ucieszyli się z prezentów. No, dzisiaj jest taki dzień, dopadli się do czekoladki przed śniadaniem, ale ma być zaraz zjedzone śniadanie, dobra? No, tak szybko rozpakowali tego Mikołaja, że po prostu nawet nie zauważyłam, więc no przymknę na to oko, ale śniadanko będzie musiało być zjedzone i wypita ciepła herbatka. Więc tak, witamy w 6 dniu Vlogmas, mój piękny sweterek, od razu jest fajniej, świąteczniej. Ze stołu posprzątane. Tutaj Ignaś miał drzewo w Kinder niespodziance. O, matka zepsuła, dobra. Moja herbatka z pomarańczką, a tutaj wyjęłam tą puszkę z tamtego roku, kto pamięta. I w środku są pyszne, korzenne ciasteczka kupione w Kauflandzie. One są przepyszne. Powiem wam, kochani, że dzisiaj jestem jakaś zamulona, niewyspana. Nie wiem, o której wstałam, jakoś przed 9, może równo 9, coś takiego, nie patrzyłam na zegarek. Ale jakaś jestem taka niewyspana. Wszystko mnie boli. O, a jutro już trzeba rano wstawać i zaprowadzać dzieciaki do przedszkola. Ale myślę, że dla dzieci będzie to bardzo fajny też okres w przedszkolu. Pewnie jakieś ubieranie choinki. Mikołaj przyjdzie w któryś tam dzień. Będę musieli zanieść czapki mikołajowe. Ta tam, buziaki wysyłasz? No super. Więc no, grudzień zapowiada się naprawdę w przedszkolu bardzo, bardzo fajnie. Teraz spojrzałam na kalendarze, więc co wy na to, żeby otworzyć? To jest Ignasia, myszko kochana. Tu jest twój, tak. I otwieramy to okienko, tutaj. Cześć? Tutaj. Zobaczy, to pani. No. Na pewno rod i drud. Na pewno rajder. To się nie tutaj, kochanie. Proszę. Kto to? Marszal? Czyli Staś, tak? A to. Wow, ale radość. No wcinaj. A to będzie Staś tam na pewno. No zobaczymy. A mnie nie ma jeszcze nigdzie właśnie. Kurczę, molek, no. A twój. A więc wyciągamy. Daj. Stasiek już mi ugryzł prawie całą. Ty brudny jesteś na bójce od tej czekolady, masz Ignaś.
Truskawka, wafelek. Ja też muszę kawałek zjeść, żeby o. Zaliczone. Kochani, jeszcze póki pamiętam, chociaż to nie ma już dużego znaczenia, bo jak oglądać to już jest dawno po, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać blog reklamowy, mikołajkowy blog reklamowy. Jeżeli oglądaliście, to dajcie znać w komentarzu. My co roku puszczamy właśnie te reklamy, oglądamy albo chodzimy sobie po domu, coś robimy, ale przez to właśnie są zbierane pieniążki, więc mam nadzieję, że każdy z was dołożył swoją taką małą cegiełkę. I my sobie tutaj siedzimy, przeglądamy auto na Oliksie i w ogóle tam na internecie, ale też dzwoniła Zuzia i niedługo się do nas wybierają i powiedziała, że u niej też był kto? Mikołaj. Mikołaj, więc będą też prezenty dla chłopców zostawione właśnie u babci i u Zuzi, tak? No, super. Audi. Kochani, jesteśmy w kuchni, ponieważ stwierdziłam, że zrobimy pizzę. Nie kupiłam żadnego słodycza, wiecie co, na Mikołajki, do mojej mamy i Zuzi. Więc zrobimy pizzę. Mam nadzieję, że dziewczyny będą głodne, chociaż pewnie jadły niedawno śniadanie. No ale nic, jak coś to wezmą sobie po prostu na wynos i w domu zjedzą. I tym razem robimy ze świeżych drożdży. Dawno tak nie robiłam. Jak coś to mieliśmy te instant. Tutaj dodałam już mąkę, trochę soli, olej, bo nie mam oliwy z oliwek i tutaj do ciepłej wody dodałam drożdże. Zobaczymy, czy jakaś mała pijana się chociaż pojawi, bo na razie słabo. Kochani, ciasto nam pięknie wyrosło. Bałam się, że tak nie będzie, bo nie pojawiły się jakieś duże bąbelki w tych drożdżach z wodą, ale wszystko poszło ok, więc zaraz będziemy wykładać i będzie z... Czekajcie, odwrócę może. Okej, okay, no i pizza będzie z kukurydzą, z pieczarkami, z serem, z szyneczką i z takim sosikiem pomidorowym. Do tego zrobimy też sos czosnkowy. Pizza prezentuje się tak, u nas jest trochę głośno, bo są goście, ale no chcę wam tutaj pokazać, jak ona wyszła. Naprawdę wygląda smakowicie. My już zjedliśmy pizzę, mi naprawdę bardzo smakowała. Fajne ciasto, takie chrupkie. Wziąłam pierwszy lepszek, naprawdę wpisując tylko pizza na drożdżach świeżych. I muszę wam polecić. Naprawdę jest spoko, więc my sobie teraz siedzimy. Powiem wam, że fajnie, sweter świąteczny, ale w domu to jest w nim strasznie gorąco. On będzie dobry do odprowadzenia dzieci, jak będzie troszeczkę zimniej na dworze. Patrzcie, ja na Mikołajki od dziewczyn dostałam taki płyn do kąpieli. Ja go lubię, bo on robi fajną pianę i zawsze go dodaję troszeczkę. Po prostu przepiękny zapach. On jest z Avonu. Jeszcze z Avonu wybrałam sobie zestaw moich kosmetyków, które już używałam kremu i mi się naprawdę dobrze sprawdza. Już mi się kończy. Kilka razy wam o nim mówiłam. I to jest ten... Z czym? Z olejem konopnym. Olejem? Dobrze mówię? Jejku. I tu mamy krem, tu mamy taki olejek do twarzy, krem do rąk i do ciała. I dostałam też wosk świąteczny. Bardzo się cieszę, bo nie miałam już żadnego, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja już mam montowanie tak naprawdę do połowy z głowy, bo to, co udało mi się od rana nagrać do teraz, jest już zmontowane, więc tylko jak przyjedziemy do domu, zmontuję kolejną część i będzie szybko, sprawnie. A nie zakończyłam jeszcze tego vloga, ponieważ jedziemy dzisiaj na spacer wieczorkiem. Zobaczymy, jakie się lampeczki palą, więc zabieram was ze sobą. Myślę, że to będzie ciekawe i wniesiemy jeszcze trochę bardziej takiego nastroju świątecznego. Już jesteśmy ubrani, widzę, że moja mama przyjechała, bierzemy foteliki, no i jedziemy pooglądać miasto nocą. Jesteśmy w parku, jest ciemno, tam tylko są jedne światełka, więc pójdziemy i zobaczymy, a tu chłopaki się wściekają. Mnie troszeczkę też widać, ale pewnie słabo. Wiecie co, myślałam, że będzie tutaj więcej światełek, ale niestety, jeszcze nie teraz. O, jak widzicie, tutaj są właśnie na tej wysepce, tak, powieszone światełka, ale też jest fajnie klimatycznie. Powiem wam, że trochę jest zimno. Dobra, rozłączam się na razie, czas na zdjęcia. Już jesteśmy blisko aleje, gdzie umówiłyśmy się z mamą i z Zuzią. Chodź, Stasiu, szybko. Lukamy, co tutaj jest. Ej, nie, Dawid, to są chyba takie po prostu te... Zobaczcie, takie światełka kolorowe. To są nowe światełka. No, światełka, idziemy dalej zobaczyć. Chodź, Stasiu. A jest tak ciemno, że aż mi ciężko dla was tutaj nagrywać. No ale jak szliśmy na wieczorny spacer na miasto, no to musiałam wziąć aparat. Wiem, kochani, o co chodzi. Te światełka po prostu oświetlają tutaj na kolorowo drzewa.
mama z Zuzią już jest, więc teraz czas na nasz wspólny spacer. Jeszcze trochę pospacerujemy. Nie będziemy jakoś mega długo, bo chłodnawo jest, co? Jak tak zawieje? Ale ty się opatuliłaś ten szal, to masz dobrze, a ja widzicie tutaj z gołą szyją, to tak chłodnawo trochę. Zuzia ma szal w torbie, niech ci da. O, no to zaraz od niej wezmę. Trochę wieje, nie wiem czy mnie dobrze tutaj na pewno słyszycie. Teraz jesteśmy pod ratuszem mojego miasta i idziemy zobaczyć przepiękną choinkę. Naprawdę bardzo mi się podoba, mimo tego, że jest tylko ozdobiona światełkami, więc teraz zapraszam na przebitki. Kochani, te ozdoby z tamtego roku chyba były na alejkach, teraz są tutaj przy ratuszu, więc punkt kolejny zaliczony. Kochani, jak widzicie, po spacerze wylądowaliśmy u mojej mamy i Zuzi. Przyjechaliśmy na pyszną, gorącą herbatkę. Poświęcimy pewnie tak 45 minutek, tak do 18 będziemy jechać, bo muszę wykąpać jeszcze chłopców, zmontować tego vloga do końca. Więc no, dzisiaj jeszcze będzie się troszeczkę działo, tak? Zobaczcie, u mojej mamy też świątecznie. Ej, ja nie wiedziałam, że ty wzięłaś tą choinkę w końcu. Kiedy ty ją wzięłaś ze mną? Nie. Zobaczcie, tutaj takie mikołajki, a tutaj choinka. Ona jest ziska, jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Myślałam, czy ją wziąć. W końcu nie wzięłam i mama pojechała i sobie kupiła. A ta choinka chyba tylko 10 zł, co nie? A wygląda naprawdę super. Pożegnać, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!